Dzień dobry, dobry wieczór. Postanowiłem dla Was przetłumaczyć kilka pranków. Niektórzy mnie kojarzą z kanału Filozofia tak bardzo, natomiast ten prank zostanie przetłumaczony dla kanału Ruska Onuca. Możecie tam polajkować, wysłać znajomym i tak dalej. Jest to prank tak zwanego Majora Czernobajewa. Dajcie znać, jak Wam się spodoba, napiszcie jakiś komentarz, możecie wysłać swoim znajomym. Natomiast przejdę do tłumaczenia. Tak. Jest to podpisane, spadł i zakrztusił się w fekaliach. Major Czernobajew dzwoni do matki najeźdźcy, prank Jewginia Wolnowa. Halo. 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 To Marina. To Marina? Da. Tak. Zdrowia życzę, Major Czernobajew. Zdrowia życzę, Major Czernobajew, sztab operacyjny. Powiedzieli już pani, co do pani męża? Nie. Когда вы с ним последний раз? Kiedy pani ostatni raz z nim rozmawiała? Вчера. Вчерай. То есть вы еще не знаете, mam. Czyli pani jeszcze nie wie. Dowódca jednostki do pani jeszcze nie zadzwonił. Nie. Co się stało? Да. No. Погиб. Zginął. W ogóle. Co pan mówi? Da, nie во время боевого tak, zadania, ale nie podczas na bazie, działań wojennych. Klozietę, na bazie, po prostu wydarzył, wybudowali tam toaletę, podłoga nie wytrzymała, spadł i to, że spadł, zauważyli po kilku godzinach, zakrztusił się fakaliami, współczuję pani. Taka sytuacja, oczywiście. Nie umarł bohatersko, niestety. Tak. Da. No za to kompensacja. No będzie. Przynajmniej ciało kompensacja dostawiam. Będzie. Dostaniemy ciało. Co prawda trzeba go umyć. Jest tam wozli was kto tak to. Jest tam tak ktoś obok pani, was. Że tak powiem, ktoś, kto by mógł pani wesprzeć. Nie ma. O, zadbać o pani. Хороший был солдат. Dobry był żołnierz oczywiście. On uspiel nam choć posyłać. Zdążył pani przynajmniej jakąś paczuszkę wysłać, nie? Nie, nie zdążył. No kurczę, to niepotrzebnie poszedł. No wie pani, osoba, która budowała toaletę, to zostanie ukarana. No śmierć, конечно, straszna. Ale śmierć oczywiście jest straszna. Zakrztusić się fekaliami jest to straszne, nikomu nie życzysz. Lepiej, gdyby przez pocisk ukropowski. Niech pani się nie powstrzymuje. Niech pani się nie powstrzymuje. Jestem wojennym psychologiem. Jest to normalna sytuacja. Może pani popłakać. Niech pani się nie powstrzymuje, tak. Głośniej, głośniej. Nie musi pani się powstrzymać. Jest to przecież szok, trauma. Tutaj trzeba na całość, że tak powiem. Nikt do mnie nie dzwonił. Co jeszcze raz, proszę pani? Nikt do mnie nie dzwonił. Z naczelników. No wie pani, zastanawiali się, kto będzie dzwonił, albo ja, albo dowódca jednostki. Co innego umrzeć podczas walki, a co innego zakrztusić się fakaliami, toaletę w toalecie, która została wybudowana przez współbraci. To jest co innego. I co, kiedy przywiozą? Nie wiem, nie wiem, jak do rodziców zadzwonić. No, w zasadzie numer, ja może pani pozwonić. Podyktować numer, mogę zadzwonić. Wczoraj przecież rozmawiałem z nim, w nocy dzwonił do mnie, tak. No dzisiaj to się wydarzyło. No jak to, w nocy chyba porozmawiał z panią i później poszedł do toalety, upadł i chyba wołał chłopaków, pomóżcie, ale nikt go nie usłyszał i utonął. Tam głęboka dziura była. Dobra, to mogę zapisać numer 900. 8951. Wymienia numer. Я не могу. Филька, не могу. 386. 386. Так. Раз. 360.
61. 61. Zero. 386. Jak ma na imię? Wiera Syngiewna. Wiera Syngiewna. 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 Da, no w общем, mam się komandir. No dobra, w takim razie zadzwonię pani, do pani jeszcze dowódca jednostki, tak, co do szczegółów dostawy ciała i tak dalej, także niech pani czeka na... Halo? 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 Da, Wiera Syngiewna. Wiera Syngiewna, tak. Major Czernobajew, Major Czernobajew, sztab operacyjny. Powiedzieli już pani, co do pani syna? Nie, nic. Nie znajecie, da? Nic pani nie wie, tak? Co? Co się stało? Jak wam wskazać? Jakby to pani powiedzieć? W ogóle... Obyczna, pani macie, zazwyczaj, no rozumie pani, no jest to wojna. Zazwyczaj są rany postrzałowe. Вот. No tu taka Ta. Sytuacja. Ale общем, sytuacja poszedł, jest taka, no ogólnie poszedł w toalet, no, który do toalety, znaете, no tej, snizu, do tej to, samodzielnej toalety, i, вот, wie pani, tam dziura w podłodze, i nie spadł wylezti, utonul, i nie mógł taka. Wydostać się, utonął w fekaliach. Współczuję Że pani. Nie, ja już wam, powiedziałem już jego żonie, Marinie. Вот, теперь вам Teraz pani zawiadamiam. Rozmawiałem z nim przecież. Tak, tak, właśnie w nocy, jak do pani zadzwonił, właściwie po tym poszedł do toalety. Chyba chciał po rozmowie od razu. I tam źle to zrobili. Spadł tam, krzyczał, krzyczał, pomóżcie, pomóżcie, nikt go nie słyszał. I ogólnie, no, zachrztusił się fekaliami. Вот, так как это, так, не, ну, dlatego, że nie umarł nie podczas walki, no to oczywiście kompensacji nie, nie będzie. Да? Rozumie pani chyba, tak? Как это не будет? Jak to nie będzie? No, он же не в бою, no przecież nie umarł to podczas nie walki, to nie przez pocisk, ale dzieciom po prostu utonął w gównie. Ale dzieciom trzeba jednak... Żonie pomoc jest potrzebna. No tak, oczywiście rozumiem, ale widzi pani, jak to. Pomoc jest potrzebna im. Dzieciom, co jak to? No, trzeba było wcześniej myśleć. Teraz to już wszystko. Jak to trzeba było? Wcześniej trzeba było myśleć, no. Można było na przykład nie iść na wojnę, to zostałby żywy. A jak to można nie iść? Jak to? No jak pójdzie, tylko na odwrót, proszę pani. No, głupia śmierć. Da, da. Ta... No, wy drugim nie mówicie. Niech pan tylko innym nie mówi. W sensie, jak to mam nie mówić, że zachrztusił się fekaliami, tak, ale dlaczego? No jak to? Na wojnę przecież poszedł. Umarł, zginął, można tak powiedzieć. Nie, ale, ale no tak, poszedł na wojnę, ale umarł nie podczas walki, proszę pani. Nie ma co tak mówić. No ale nie trzeba tak mówić. Nie, ale chwilka. Nie, nie, na wojnie strzelają, artyleria tam może przylecieć, ale tutaj przecież zakrztusił się fekaliami swoich współbraci, jak to można jeszcze inaczej nazwać. No nie należy tak mówić. No ale nie trzeba tak mówić o moim synie. Nie, ja was uwiadamiam, jak nie. Nie, no zawiadamiam pani, jak jest. Pogib na wojnie. Umarł na wojnie. Nie trzeba tak mówić. No dobrze. Dobra, mamy kompensację dla rodzin, u których zginął członek. Wycieczka do mauzoleum. Widziała pani Lenina? Po co mi mauzoleum Lenina? No wycieczka, program kulturowy, że tak powiem, odciążyć się. Nie, nie trzeba. Nie trzeba. Nie, nie trzeba. No dobra, dobra, dobra. Może pani ma jakieś pytanie, jak coś, może pani zadzwonić na ten numer. Ha 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 ha!